Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, to już czwarta niedziela Wielkiego Postu. Tak zwana niedziela radości. Niedziela, której kapłani zakładają różowe ornaty po to, żeby w tym czasie pokutowania też widzieć nadzieję. Nadzieję, że Chrystus jest tym, który przyszedł, aby nas uratować. Został wywyższony na krzyżu, ale patrzymy na jego zwycięstwo, na jego Zwycięstwo nad złym duchem, nad starodawnym wężem, który jest jadowity, konsa odbiera nam życie, a Pan Jezus przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. I z tego powodu chcemy się uradować, ucieszyć, że należymy do Niego, że ostateczne zwycięstwo jest po stronie Chrystusa. I dzisiaj zapraszam na wspólną modlitwę, modlitwę Słowem Bożym, metodą Lectio Divina. Zapraszam do tego, aby dzisiaj wpatrywać się szczególnie na Wywyższonego Chrystusa na Krzyżu. Niech ta modlitwa prowadzi nas do kontemplacji, czyli do patrzenia na Chrystusa Wywyższonego na Krzyżu. Tak jak Mojżesz wywyższył miedzianego węża, aby ratować Izraelitów od niebezpieczeństwa śmierci po ukąszeniu węża, tak też Pan Jezus zaprasza nas, aby po ukąszeniu grzechem przychodzić do Niego. Aby go kontemplować, szczególnie w sakramentach, w sakramencie pokuty i pojednania, i w sakramencie Eucharystii. Zapraszam na wspólną modlitwę. Moi drodzy, będziemy rozważać fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdział trzeci wersety od 14 do 21. Zanim to uczynimy, przyzywajmy Ducha Świętego. Niech Duch Święty nas wypełnia, prowadzi, oddala wszelkie rozproszenia, wprowadza w nasze serce pokój, wyciszenie, abyśmy mogli lepiej usłyszeć i przyjąć do serca Słowo Boże. Słowo, które kieruje nas w stronę nieba, w stronę zbawienia, w stronę zjednoczenia z Chrystusem do wewnętrznego życia Trójcy Świętej. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Słowa Bożego, módl się za nami. Posłuchajmy teraz Ewangelii Świętego Jana. Jan Maryję wziął do siebie, uczył się od niej kontemplacji, medytacji, słuchania Słowa Bożego i rozważania w swoim sercu, ale także wpatrywania się w Słowo, które stało się ciałem. Słowo, którym jest Jezus Chrystus. Posłuchajmy tych słów w tym spotkaniu w nocy z Nikodemem. Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła. I nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, zatrzymajmy się przy tym słowie. Zobaczmy, które słowo jakby brzmi w naszym sercu, wybrzmiewa którym słowem Pan Bóg nas dotyka, czy może jest to słowo dotyczące miłości Boga do nas, że Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? Zatrzymajmy się. Prośmy o to światło. Niech w naszych sercach Pan Bóg rozświetla nasze ciemności. Starajmy się wyobrazić tę noc pod osłoną, której przyszedł nikodem do Pana Jezusa. Przyszedł w nocy, aby nikt go nie widział, ponieważ był człowiekiem bardzo poważanym, znanym w Sanhedrynie, członkiem Wysokiej Rady i chciał, Podyskutować na temat właśnie życia, które prowadzi do życia wiecznego, mądrego życia, życia, które potrzebuje pewnych wskazówek, jak iść, żeby dojść do nieba. I Pan Jezus od razu zaprasza Go na tę drogę, od razu zaprasza Go do nowego narodzenia z Ducha Świętego. Nie ma czasu, żeby dyskutować na różne filozoficzno-teologiczne tematy. Bardziej trzeba konkretnie wejść na drogę zbawienia. I Pan Jezus zaczyna od Mojżesza: A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Mojżesz. Jak czytamy w Księdze Licz w XXI rozdziale, wersety od 4 do 9. tam była sytuacja, że naród był zniechęcony wędrowaniem już tak długim, gdzie był pokarm mizerny, taki jak manna, czy przepiórki, czy woda, a poza tym niewiele co tam było, prawie nic. I z, z tego powodu zaczęli szemrać przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi, buntowali się, i Pan Bóg pokazując im ten fałszywy język, jadowity język, język węża jest rozdwojony, czyli z jednej strony mówi modlitwę, a z drugiej strony mówi przekleństwa. Ten jadowity język nie nadaje się do przebywania w ziemi obiecanej. Pan Bóg doświadcza naród po to, żeby wyszło z ich serca naprawdę to, co się kryje. Czy kryje się te ten jad, jeżeli tak, to trzeba go zneutralizować. Jeżeli nie wyleczymy się z tego jadu, nie będziemy nadawać się do Królestwa Niebieskiego i nie otrzymamy życia wiecznego, bo życie wieczne to życie w miłości. A tam, gdzie jest miłość, tam nie ma szemrania, niezadowolenia, nie ma różnego rodzaju podwójnego życia. To są cechy demona. W raju symbolem nieprzyjaciela, demona, który kusił człowieka, był wąż. Ten staro, starodawny wąż z raju właśnie oszukał Ewę i oszukał Adama. Oszukał wizją lepszego życia. Życia jeszcze lepszego niż było to życie w raju. I dali się oszukać. A potem doświadczali do no, różnego rodzaju trudności, przeciwności, które sprowadzili na siebie. I Pan Bóg dopuszczając te trudności, daje też w rozwiązania, i tu już zapowiada w raju, że będzie ta nieprzyjaźń między wężem a niewiastą, między potomstwem tego węża, a potomstwem y, niewiasty, i ta nieprzyjaźń doprowadzi do Zwycięstwa. Chociaż pięta, która będzie gnieść głowę węża, zostanie też w jakiś sposób zmiażdżona, to jednak zwycięstwo jest po stronie Chrystusa i tych, którzy do Chrystusa należą. Maryję często przedstawia się jako tę, która depcze głowę węża, ale to Pan Jezus pokonał szatana. Maryja uczestniczy w jego zwycięstwie. Pan Jezus jest tym, który został wywyższony na krzyżu. I jak słyszeliśmy, Mojżesz wywyższył miedzianego węża. Można powiedzieć, hmm, czyżby przy, przykazanie nie będziesz robił różnych podobieństw, podobizn, rzeźb, czy jeszcze tutaj jako forma kultu. Czyżby Mojżesz złamał te, to przykazanie? Nie, nie złamał. Oni mieli w ten sposób odwrócić swoją uwagę od swoich lęków i zawierzyć Panu Bogu. Zauważmy, pustynia, gdzie jest pełno węży i człowiek tylko patrzy pod stopy, czy na jakiegoś węża nie nadepną, czy jakiś wąż go zaraz nie ukąsi, to ten człowiek ma pozwolić się obronić samemu Bogu. Bóg będzie moim obrońcą. A nawet jak już jestem ukąszony, to gdy odwrócę uwagę od złego ducha, tak w życiu duchowym, nie będę patrzył na grzech, nie będę się przyglądał nad swoim grzechom, tylko zwrócę się w stronę nieba, podniosę głowę do góry, to otrzymam moc, łaskę, łaskę uzdrowienia. Nasze życie często jest właśnie ukąszone grzechem pierworodnym, skłonnością do grzechu i tak bardzo potrzebujemy aby patrzeć na Chrystusa, który wziął na siebie nasze grzechy, żeby je ukrzyżować, żeby je przybić do, do drzewa. I dzisiaj, kiedy tak patrzymy na Pana Jezusa ukrzyżowanego, patrzymy z wdzięcznością. Dzięki temu mamy życie wieczne, bo tak to nie mielibyśmy nadziei. Nie mamy win w jakimś innym zba imieniu zbawienia poza właśnie Jezusem Chrystusem. I już ten Obraz Jezusa ukrzyżowanego był zapowiedziany w tym, że wężu, który został wywyższony na palu i możemy przeczytać w tej Księdze Licz w XXI rozdziale, że no właśnie wtedy, kiedy zaczęli szemrać, mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi, czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli, nie ma chleba ani wody. A uprzykrzył nam się ten pokarm mizerny, wtedy Pan zesłał na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Grzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw Tobie. Staw się za nami u Pana, aby oddalił od nas węże. Tutaj jest prośba poprzedzona. Przyznaniem się do winy. Izraelici przyszli, przyznając się, że zgrzeszyli. To jest też droga naszego nawrócenia. Pierwszy krok uznać, że jestem grzesznikiem. Tak zgrzeszyłem. A drugi krok przyjść do Chrystusa. Też można przyjść do sakramentu pokuty i pojednania i przyjść powiedz, o, powiedzieć: Ojcze, zgrzeszyłem, pomóż się za mnie, abym dobrze się wyspowiadał. Abym już nie wracał do tych grzechów. I co robi Mojżesz? Mojżesz idzie do Boga, wstawia się. Można mi powiedzieć, że kiedy jest liturgia i widzimy kapłana, który modli się przed Najświętszym Sakramentem, modli się przed Krzyżem, to jest to znak wstawiania się za ludem. Szczególnie biskupi są powołani do tego, żeby się wstawiali. Wtedy, kiedy jest jakaś trudna sytuacja, na przykład kiedy przychodzą różnego rodzaju nieszczęścia, dużo ludzi umiera, jest powiedzmy jakaś choroba, czy jakaś klęska żywiołowa, czy jakaś wojna, i wtedy, kiedy zaczynają się wstawiać biskupi w łączności z papieżem razem, to wie ma wielką moc, to ma wielką moc. Jan Paweł II, kiedy był na Placu Świętego, na placu Zwycięstwa też tutaj w Warszawie, kiedy za nas się modlił, za nas Polaków i wołał niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, ta modlitwa miała wielką moc. Również kiedy papież Pius XII podczas II wojny światowej modlił się przez Radio Watykańskie w łączności z innymi biskupami, był między innymi przy tym w tym, że radio watykańskim wtedy na emigracji arcybiskup, wtedy kardynał chyba, August Hlond, wtedy zawierzali Panu Bogu przez Maryi, Maryi Niepokalanej, właśnie cały świat w czasie tej wojny. I od tego zawierzenia Niemcy zaczynały mieć same porażki, klęski. Do tego momentu wszystkie bitwy wygrywali. Po tej modlitwie zaczęli się wy... ich ekspansja słabła. I można powiedzieć, że również sytuacja modlitwy za Rosję, za Związek Radziecki to też miało duże znaczenie, kiedy święty Jan Paweł II ofiarował Matce Bożej właśnie Rosję. Aczkolwiek w tym momencie, kiedy ofiarowywał na placu Świętego Piotra, Słowo Rosja nie usłyszano, ponieważ wyłączono nagłośnienie na czas mówienia o Rosji. To było trochę dziwne, ale ma znaczenie stawianie się szczególnie tych, którzy są następcami apostołów. Apostołowie otrzymali tę władzę od Chrystusa. To myślę, że dzisiaj na nowo potrzeba nam powrócić do tej, tej świadomości istnienia mocy. Mocy modlitwy wstawienniczej. Mogą być też wstawiennicze modlitwy y, takie prywatne, w rodzinie. Ojciec modli się za swoje dzieci, matka, czy rodzice modlą się za swoje dzieci razem z dziećmi, ale też mogą dzieci się modlić za rodziców, mąż za żonę, żona za męża. To są modlitwy wstawiennicze w takich sytuacjach, kiedy szczególnie działa zły duch. I co zrobił Mojżesz, kiedy się modlił? Usłyszał głos Pana Boga. Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, Zostawał przy życiu. Widzimy tutaj ratunek przed śmiercią. Analogicznie można by powiedzieć, że takim ratunkiem ostatecznym przed śmiercią wieczną, przed piekłem jest Jezus Chrystus. To przyjście do Niego i Jemu zawierzenie ratuje nasze życie. Można by powiedzieć, że Pan Jezus, porównując się do tego węża, zapowiada swoją śmierć na krzyżu. To na krzyżu zostanie wywyższony. Na przykład już Izajasz zapowiadał to wywyższenie syna człowieczego, sługi Jahwe. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Można im powiedzieć, że tutaj dowiadujemy się, że to przez wiarę przez zawierzenie Chrystusowi ratujemy swoje życie. O ile Nikodem wierzył Bogu, był pobożny, wypełniał przykazania, to jednego mu brakowało: żeby w tej już całej religijności zawierzył Bogu, który stał się człowiekiem Jezusowi Chrystusowi. Zawierzyć Bogu. W Jezusie Chrystusie. To właśnie Jezus Chrystus objawia, że Bóg Ojciec jest jedno z Jezusem Chrystusem i to Ojciec Go posyła tutaj na świat, aby ratował tych, którzy są w niebezpieczeństwie potępienia. Objawia swojego miłującego Ojca. W szesnastym brysecie czytamy tak: Tak bowiem Bóg umiłował świat. Moi bracia i siostry, jakże ważne jest sobie ciągle uświadamiać, że Bóg kocha świat. To wszystko, co stworzył, widział, że jest dobre. A jak stworzył człowieka, to powiedział, że jest bardzo dobry. Ma umiłowanie życia. Bóg jest miłośnikiem życia, nie chce odbierać życia. I dlatego miłuje ten świat, który stworzył, którego, którego zapragnął. Zapragnął się dzielić szczęściem. Na początku katechizmu Kościoła katolickiego czytamy, że Bóg jest wewnętrznie szczęśliwy. Ale jest tak szczęśliwy i tak kochający, że zapragnął się tym szczęściem podzielić. Jesz, jeszcze kiedy nie było świata, jeszcze przed stworzeniem wszystkiego, zapragnął Bóg, aby to wszystko powstało, aby mógł Bóg się podzielić swoim szczęściem, ze stworzeniem. I podzielić się z aniołami, i z całym wszechświatem, a szczególnie z człowiekiem. Człowiek, który jest powołany do tego, aby był wiecznie szczęśliwy. Tylko utrata tej wcześniejszej szczęśliwości przez pierwszych rodziców powoduje, że jesteśmy w drodze, przechodzimy oczyszczenia, próby. I tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Bóg, Ojciec, daje swojego jednorodzonego syna. Pan Jezus tutaj objawia swoją tożsamość, że nie jest tylko jakimś prorokiem, jak to myślał Nikodem, ale jest wręcz synem jednorodzonym. To znaczy, nie ma więcej takiego syna jak Jezus Chrystus. Jest naprawdę jednorodzonym synem Boga Ojca. Jeśli my mówimy, że jesteśmy dziećmi, to tylko i wyłącznie jako adoptowani. Tylko Jezus jest rodzony z Ojca, współistotny Ojcu. On jest Bogiem. Natomiast my możemy przez więź z Jezusem Chrystusem zostać adoptowani, i tak adoptowani jesteśmy przez Chrzest. I tę adopcję, to przyjęcie przez Pana Boga nas możemy rozwijać w sobie poprzez pogłębianie tej więzi, jedności, komunii, poprzez sakramenty, poprzez miłość do Boga i do drugiego człowieka. Zobaczmy, że Bóg Ojciec daje swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg ofiarowuje swojego syna, daje nam w darze, żeby przyjąć go przez wiarę. Każdy, kto w niego wierzy, tutaj mamy czasownik, który mówi o takim zawierzeniu, takiej czynności. To, nie jest, to jest pełna dynamika i w każdej sytuacji ta wiara przechodzi pewne próby. Co to znaczy wierzyć? To znaczy pozwolić się uratować. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie pali się dom, chłopiec wybiega na balkon, a za nim wielkie płomienie wybuchają z tego pokoju, z którego uciekł, i ten ogień tak w tej nocy go już parzy, i słyszy głos Ojca. Mówi do, do Ojca, Ojcze, gdzie jesteś? No tutaj, czekam na Ciebie, ale ja Cię nie widzę. Nie szkodzi, ja Cię widzę. Skacz, ja się boję, zawierz mi, skocz. I rzeczywiście takie zawierzenie to jest na podstawie słów, na podstawie tego wołania Ojca. Tym słowem jest Jezus Chrystus i my zawierzamy. Nie mamy jakichś takich stuprocentowej gwarancji, bo gdyby tak było, to byśmy. Nie musieli zawierzyć. A tu jest pewnego rodzaju takie pozwolenie się, jak dziecko, zawierzyć tej miłości. To miłość jest najbardziej wiarygodna. To miłość najbardziej nas przekonuje. Co to znaczy, że Bóg chce nas ratować? Co to znaczy, że możemy zginąć? Często boimy się, że możemy się zarazić, możemy. Chorować i umrzeć. Nieraz tak przychodzi taki lęk, taki strach. Ale jeżeli jesteśmy z Chrystusem i umrzemy, to idziemy do nieba. Ostatnio moja babcia. Jestem przekonany, że już jest babcia w niebie. Odpoczywa, już nie męczy się. To były straszne męki. Można by powiedzieć krzyż. Kiedy w poniedziałek przyjechałem, to. Właśnie kiedy wchodziłem do tego domu, gdzie mieszkała babcia, to ona w tym momencie zmarła. I kiedy jej córka, najmłodsza, i synowa odmawiały różaniec, to odeszła w, w momencie, kiedy rozważały tajemnicę dźwigania krzyża. Ten krzyż został zaniesiony na Golgotę. Połączyła go z krzyżem Chrystusa. I w ten sposób. Odeszła z tego świata, z tym właśnie krzyżem. Kiedy dalej modliliśmy się, już rozważaliśmy tajemnicę śmierci Pana Jezusa na krzyżu. A następne tajemnice już były tajemnicami chwalebnymi. I tak należy patrzeć na tajemnicę krzyża, że nasze życie nie, nie kończy się, ono się zmienia. Kiedy rozpadnie się nasz doczesny przybytek, wtedy otrzymamy można by powiedzieć nagrodę wieczną w niebie i na nowo zostanie on odbudowany już na wzór Chrystusa Zmartwychwstałego to On nas ratuje od śmierci wiecznej i daje nam nowe życie życie wieczne, które się nigdy nie skończy które zawsze będzie już wolne od cierpienia od męki, od niebezpieczeństwa śmierci od wszelkiego lęku przed śmiercią Będziemy nieśmiertelni. Ale dlaczego? Dlatego, że wierzymy Chrystusowi przez wiarę. Następny werset. Albowiem Bóg nie posłał, do swego, nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Bóg ojciec. Posyła swojego syna. Greckie słowo apostello nawiązuje do apostołów. Apostołowie też są posłani. To słowo wyraża pewnego rodzaju misję. Pan Jezus ma tutaj na ziemi misję ratowania świata, ratowania przed potępieniem. Sam nie przyszedł potępiać. Jeżeli zły duch nam podpowiada, że Bóg Chce nas zniszczyć, potępić, to jest to nieprawda. Najwyżej człowiek sam może siebie potępić, odwracając się od Boga. Bóg czeka na każdego z nas. I dzisiaj warto sobie zadać to pytanie: jaki jest obraz Pana Boga w moim sercu? Czy widzę Go jako Boga, który kocha i który przyszedł nas ratować, czy jako policjanta? Czycha za rogiem, aby wypisać zaraz mandat i ukarać za konkretny grzech. Jaki jest obraz? Może też taki Bóg, który nie tyle nie każe, w ogóle nie każe, jest pobłażliwy i nic go nie kosztuje, że tam grzechy popełniłeś, a tam zabiłeś, tam zaraz... nic się nie przejmuje, wszystko jest w porządku, jest OK Też taki jest nieprawdziwy obraz. Stało się. Zło jest złem i zło trzeba nazywać złem. Jak się wydarzyło, to się stało. Trzeba teraz go ponieść, ponieść konsekwencje, odpokutować, nawrócić się, odwrócić się od tego zła, uznać, że to było złe i żałować za to, Podno podnieść ten krzyż pokuty, aby też połączyć te swoje wyrzeczenia, swoje, swoją pokutę. Właśnie z Krzyżem Chrystusa, wtedy On to ma moc. My często mówimy o miłosierdziu Boga, ale trzeba pamiętać, że siostra Faustyna Kowalska dużo pisała o też umartwieniach, o tym, żeby pokutować. Kiedy Matka Boża Fatimie mówiła do małych dzieci, to mówiła, żeby odmawiać różaniec i pokutować, czyli różnego rodzaju wyrzeczenia, różne pokuty. Umartwienia mają charakter zbawczy, szczególnie w Wielkim Poście jesteśmy zaproszeni, ale niedziele są wyłączone spod pokuty, a szczególnie ta niedziela, czwarta niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą letarę radości. Mamy się ucieszyć, że Chrystus zmartwychwstał i patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego już widzimy w Nim zwycięstwo nad szatanem, nad tym starodawnym wężem. Mamy się z tego po prostu ucieszyć. Następny werset. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Co to jest uwierzyć? Jest, można by powiedzieć, to słowo związane z takim pójściem za Chrystusem, takim w pewnym sensie, jak już mówiłem, Takim poleganiem nad nim, tak jakby oparciu na nim. I skąd pochodzi potępienie? Potępienie przychodzi stąd, że człowiek nie chce otrzymać od Boga usprawiedliwienia. On się sam człowiek chce usprawiedliwić. Tak jak się usprawiedliwiał ten faryzeusz, który modlił się w świątyni, że jest taki pobożny. Że nie jest jak ani zdzierca, ani złodziej, ani niesprawiedliwy, albo jak ten celnik, że dwa razy w tygodniu pości wszystkiego daje dziesięcinę. No i jest porządnym człowiekiem. To on się sam usprawiedliwiał w ten sposób. Natomiast, jeżeli idziemy do spowiedzi, mamy się oskarżyć z, takim, z taką nadzieją, z zawierzeniem. Panie Jezu, ty lepiej znasz moje życie. A to, co ja widzę, to ja teraz przedstawiam, bo niektóre rzeczy pewnie są zakryte przede mną, abym się za bardzo na sobie nie skupiał. Chcę się skupiać na Tobie, ale pokażę Ci, gdzie mnie wąż ukąsił, gdzie wąż grzechu mnie zranił i gdzie idzie śmierć, śmierć wieczna. Panie Jezu, a Tobie polegam, Tobie to wszystko oddaję. I rzeczywiście. Takie zawierzenie przynosi a moment takiego uratowania. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Sąd. Użyty w wersecie słowo sąd po grecku brzmi krizis. Na czym polega ten kryzys? Polega na tym, że następuje oddzielenie, i no w pewnym sensie zło zostaje potępione. Kryzys to jest oddzielenie dobra od zła. To, co jest dobre, nazwane dobrem, a to, co złe, nazwane złem. I to, co złe, zostaje potępione. Pan Bóg doprowadza do pewnego kryzysu. W naszym życiu. To można powiedzieć, że historia naszego życia to historia różnych kryzysów. W ogóle historia powstawania kościoła to jest historia kryzysu. Krzyż to jest historia kryzysu, gdzie wielkie dobro w środku samego zła dzieje się, gdzie wielka niesprawiedliwość, wielka złośliwość ludzi, którzy pod wpływem złego ducha próbują odebrać panu Jezusowi. Miłość, żeby przestał kochać. Robią wszystko, aby go sprowokować do jakiejś formy obrony i agresji, a przez to, żeby przestał kochać. A Pan Jezus zwyciężył mocą bez przemocy. Poprzez miłość, poprzez przebaczenie, poprzez ofiarowanie całego swojego życia, swojej przenajświętszej krwi. Aby nas uratować od grzechu, aby nas uleczyć od tego jadu demonicznego. Kryzys jest, jak to mówią Chińczycy, z jednej strony niebezpieczny, ale z drugiej strony, jest szansą. I jeżeli codziennie przed snem dokonujemy pewnego rodzaju osądzenia, wpuszczamy Boże światło, to widzimy to, co rzeczywiście w nas było dobre, ale też widzimy to, co było złe jakim pokusom ulegliśmy. Dlaczego świat, który nie jest poddany działaniu Ducha Świętego, tylko złego ducha, ducha ciemności, nienawidzi tego światła? Dlatego, że boi się, aby nie zostało osądzone ich myślenie i postępowanie, czyli grzech. Żyjemy w świecie, w którym kwestionuje się, że coś, co Bóg mówi, o grzechu, że to jest grzech. Nieraz tak jest, że powiedzmy, y, żyjący mężczyźni ze sobą, jak mąż, żona, y, staje się w prawie europejskim czymś, co może być obwarowane karami, jeżeli ktoś nazwie to grzechem, że to jest dyskryminacja, to jest jakieś prześladowanie. Od początku zawsze ten związek nie był małżeństwem, tylko grzechem. I dzisiaj warto sobie uświadomić, że wchodzi w świat jeszcze większe ciemności, ciemności pogańskie. To Chrystus przynosi swoje światło, żeby zobaczyć naszą tożsamość, kim jesteśmy, jacy jesteśmy jako ludzie, do czego jesteśmy powołani, do jakiej godności dzieci Bożych, do jakiego życia, życia wiecznego. Święty Paweł napisał, że kto sieje w ciele, to zbiera zagładę a kto się je w duchu w duszy ten zbierze jako plon życie wieczne i warto sobie tutaj uświadomić jakim świetle żyje czy jest to światło które jest takie samo kiedy żyje przed bogiem na przykład przed ludźmi czy też jest to życie podwójne że Próbuję grać. Grać przed ludźmi, kogoś, kogo oni oczekują, żebym był. Przed Bogiem mogę grać, żebym był taki, jak Pan Bóg chce. No i potem, jak już wszyscy mają, już do, dowiedzieli się, że jestem taki, jakiego jakim by chcieli mnie mieć, to ja wtedy się ukrywam i zaczynam żyć po swojemu w ciemności, tak jak ja bym chciał, żebym był. Zostaję sam takim panem na własnym tronie i wcale Bóg czy drugi człowiek nie wpływają na moje życie, tylko zaczyna się życie w ciemnościach i wpływa wtedy zły duch, książę ciemności na różnego rodzaju pomysły. I warto sobie tak uświadomić, że jest to wielkie niebezpieczeństwo dla każdego nawet pobożnego człowieka, że można wtedy popaść w dwulicowość. Pan Jezus dzisiaj mówi o tym sądzie, to nie jest taki zwykły sąd, to nie jest ludzki sąd. W naszym sercu, jeżeli dopuszczamy Boże światło, i to można powiedzieć o sumieniu, Duch Święty jest światłością sumień, to Duch Święty wtedy przychodzi i przekonuje światu grzechu. Daje nam takie przekonanie, że to jest grzech, że to jest choroba, że to jest. Coś, co zagraża mojemu życiu wiecznemu, że to jest ukąszenie złego ducha, i wtedy potrzebujemy leczenia. Jest taki film, Incepcja, już kiedyś mówiłem, i ten film zaczyna się od takiego pytania, co jest najgroźniejsze na świecie. Bakterie, wirusy. Nie, idea. Można zaszczepić w człowieku jakąś konkretną ideę, która będzie nim kierować i można nim sterować. I na przykład takimi ideami mogły być i są idee rewolucyjne. Idee, które są na początku piękne, ale prowadzą do zagłady milionów ludzi, takie idee walki, ścierania się, raz, ścierania się klas, płci różnego rodzaju idee, które tak naprawdę poniżają człowieka. W imię wolności, równości czy braterstwa prowadzi się do Jego zakłady, do zniszczenia, do depopulacji. Pan Jezus przychodzi jako miłośnik życia i próbuje oddać życie i oddaje życie, abyśmy mogli żyć, a nie zabiera nam życie, nie przychodzi nas potępić. Przynosi nam to światło, żeby też zidentyfikować, czy dana myśl pochodzi od Boga. Bo myśl, na przykład marksistowska, całkowicie odwróciła przykazania. Myśl marksistowska zakwestionowała dziesięć bożych przykazań. Zaproponowała nowego człowieka. Człowieka, który zupełnie nie będzie patrzył na Boga. Będzie patrzył tylko na swoje porządliwości, potrzeby. I stanie się niewolnikiem. Niewolnikiem manipulowanym. Za pomocą różnych haseł ideologicznych. Rewolucja obecnie już nie idzie przez zbrojne powstania, ale idzie przez różnego rodzaju instytucje. Rewolucja 1968 roku idzie jako taka ciemność, która zalewa świat ciemnością wykształconą, wykształconą na uniwersytetach. Przekazywana przez różne e, ośrodki kultury, czy teatry, czy filmy, czy różnego rodzaju artykuły, przez media, przez e, internet, telewizję, radio, czy prasę. I to wszystko idzie powoli, ale skutecznie. To jest e, taki walec, który miażdży. Dotychczasowy porządek świata. I dzisiaj, kiedy tak patrzymy na ten kryzys, czy możemy coś innego, coś zmienić w tym wszystkim? Coś możemy zobaczyć jakąś nadzieję w tym wszystkim. Dzisiaj tę niedzielę Pan Jezus zaprasza nas, żebyśmy spojrzeli na Niego, żebyśmy nie patrzyli na te zbliżające się węże, które chcą nas ukąsić i odebrać nam życie, nawet to życie ziemskie. Normalne życie, dać nam jakieś połowiczność życia sterowanego, żebyśmy byli zmanipulowani. Chcielibyśmy patrzeć na Chrystusa jako naszego wyzwoliciela. Polska ma to do siebie, że ma przedstawicieli prawdziwej teologii wyzwolenia, takich jak prymas Wyszyński, wcześniej prymas August Hlond, ale też święty Jan Paweł II. Jak również Maksymilian Maria Kolbe, siostra Faustyna Kowalska, tutaj pochowany błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. To są przykłady osób, które opracowały i pokazały swoim życiem, na czym polega ta katolicka, polska droga do wolności, ta teologia wyzwolenia, wyzwolenia człowieka, który. W sobie nosi dużo dobra i potrzebuje wyzwolenia od zła, zła wewnętrznego a potem zewnętrznego. Najpierw zaczyna się wolność w nas i od tego zależy, jak będziemy dalej funkcjonować. Moi drodzy, kończąc to długie rozważanie, jeszcze zatrzymajmy się przy wersetach 20-21. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła. I nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Rzeczywiście, ktoś, kto czyni dobro, zbliża się do Boga i chce być w tym świetle, niczego się nie obawia. Natomiast ktoś, kto popełni jakieś zło, to chce, żeby to zło zostało. Zakryte, ukryte, żeby nikt o nim nie wiedział. I czasem, jak ktoś jest y, nawet jakimś nałogowcem, to próbuje żyć na zewnątrz normalnie, aż w końcu coś tąpnie i się okaże, że na przykład ktoś jest alkoholikiem i potrzebuje leczenia. I dopiero tutaj Pan Jezus może rzeczywiście y, przyjść z pomocą, jak człowiek go zaprasza. Szczególnie piękne są te. Drog te kroki, którą, które przechodzą alkoholicy. Można by powiedzieć, że ten pierwszy krok uznanie swojej grzeszności, drugi, że ja sam sobie nie mogę pomóc i trzeci, że tylko Bóg, który jest większy ode mnie, oni to mówią siła, ale myślę, że ważne, żeby powiedzieć Jezus Chrystus. To jest konkretna osoba, Jezus, który zostaje w moim życiu wywyższony, to On mnie też wyciągnie z tego upadku, podniesie. Moi drodzy, przyjmijmy w tym znaku krzyża to Boże błogosławieństwo, czyli tę moc wysoka, która nas podnosi. Niech to będzie też w naszym życiu wywyższenie Chrystusa, a z Nim podniesienie nas na wyższy poziom życia Dziecka Bożego. Pan z Wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.